Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Elm Creek, odcinek 4, ale kombajn to później. Dzisiaj, to jest ważna rzecz, bo jedziemy na sklep. To jest cena 3700 za miód. Armo pokażę. Na Johnson Farmers 3736 nawet. Tego na razie kupuję lawetę sobie, tą niebieską, za 15 tysięcy do transportu. Pewnie spytacie, dlaczego miałem 140 tysięcy. No bo biegałem sobie po mapie trochę i znajdźki zbierałem i przez przypadek zabrałem owce, która dała mi 100 tysięcy, bo wszystkie owce mam zabrane już. Zabiegałem po tysiąc, patrzę, owca. 100 tysięcy. O ile sobie dałem sobie kasperek. Ciekawe, ile miodu na to wejdzie. A mam od dużo tego miodu. Tak więc na dwa razy na pewno trzeba będzie jechać. Ale ja zrobię jeden kurs na Johnson Farmer. A w drugiej części odcinka pojedziemy sobie kosić nowe pole, które właśnie zakupuję, numer 43. Mam 48 tysięcy. O, właśnie kredyt od razu spłacę, póki pamiętam. 33 tysiące, jeszcze zamiot na 10 tysięcy. Może nie 10, ale... Ale około 10 tysięcy może dać. Jest czerwiec oczywiście. W kolejnym odcinku będzie już chyba na sierpień, bo już będzie rzepak trzeba kocić. Będziemy tą talerzówkę testować. Czy testować? No będziemy talerzówkę używać. Tego miodu troszeczkę tutaj leży. Się rozkłada, czy to się... To się tylko odczepia, dobra. A ja mam gniecenie, dobra. Się zastanawiałem, czy mam gniecenie, ale jak mam. Wszystkie palety pełne po 120 litrów. Więc trochę układania na tej lawecie będzie. Ej, chyba wejdą 3 paczki. W sensie paczki, no. Trzy palety chyba wejdą. Chyba wejdą. A tych palet tutaj leży. Chyba wejdą 3 palety. Kozak. Tak, wchodzą 3, to kozak, to będę miał dużo, żeby... Dużo miejsca na układanie. Te palety z miodem jakieś duże nie są. Tylko trochę ciulowe miejsce sobie stanowią na to. Tego co widzę, bardzo ciulowe miejsce stanąłem.
bude finansu. Dobra, jedziemy na ten Johnson Farmer, bo kurde, ile? Po 25 minutach. No to mówię, zrobię wam godzinny, bo 5 minut będzie jazdy. No to zrobię te pół godziny żyje. Dobra, walić ten rzepak już. Trzy siedemset miodu. Więc fajna kasa. Czy 10 tysięcy da? Ponad 10 tysięcy da. Bez 3700? Razy 3700 to na tym ile to jest, ale... Dobra, jedziemy na ten skup. Raz, dwa, trzy. Wydaje to, ale to jest. I łogiń. Czy debilu? Troszkę temu zajechałem tego, ale dobra. Nie, niech będzie. Nie, ja ci już się cię. No już. Ucijeli. To się walnęli by się. Świeży produkt miód. Już na pamięć będzie jeżdżące farby. No. No, 13900. 14000 ponad. 14300 dało. Palimy kombajn, jedziemy na żniwo. A przejedziemy się trochę na fakt. A co? Wskazu nie gaszę, bo od razu tu w lewo jadę. Mógłbym tam prosto jechać też. Chcecie w lewo i w prawo tutaj już na tę drogę wyskoczyć, ale stwierdziłem, że jednak. Bo bym tutaj wyskoczył z tymi drzewami. Tutaj jest ta droga. Bym wyskoczył. Ale stwierdziłem, że się przejadę tam. Do lewy, żeby działa nie wyrwać. Jeszcze tak daleko. Jeszcze ten jest ten most, to odszedłem most. Ten ciekawy tym kombajnem się jeździ, nie powiem. Wreszcie jakieś pole, gdzie trzeba dojechać. No mamy red 30 minut. Tak, robię skoszone pole. Idę po tej godziny. Tak więc ciekawe. A jednak chyba ten miód przyspieszy faktycznie. Wiem, że film będzie dużo ważny, ale przyspieszy trochę. Jest odcinek długi, to by nikt chciał go. Tak więc trochę te... z tym niepotrzebnie gadałem. Przyspieszę ten miód, prawda? To by zajęło ponad 20 minut. A na filmie to zajmie, jak to zrobię, razy 3. To nie, no może więcej niż 3. Razy chyba 6 tam zrobię.
to w miarę szybko było załadowane. Ale widzę, że tu jest pincapuje. Czy się daje ładnie? Ten. No i dobra, kto jest koszem? To będzie 45 godzin na Steamie. Średnia. No niby ma ptaszkę do góry. No. Fajne pole takie. Fajny kształt na to pole. Kawałek. Fajny kształt, podoba mi się. Takie drzewka. Tor nie wiem, czy mogę podorać. Czy nie? Tak. Tak nie bardzo. Muszę tylko pod drzewka troszeczkę muszę podorać. Za dwa pół i więcej. Entry. Fajny apol. Tak, muszę rysać. Fajne, że robię są to każdego pola prawie. Że koło każdego pola jest droga. Która tutaj koło każdego pola chyba jest droga. Jo, tu jest koło każdego droga pola. Także fajnie to fajnie, można się z każdej strony dojechać. A też się można całe pole objechać. Tu jest droga, tu jest droga. Tylko tam są drzewa, no to tam. Wiadomo, z jednej strony nie wiesz pola, ale... Ale ogólnie z trzech stron jest zajazd, także... Zależy tylko od chęci twórczej i chęci, w którą stronę chce się jechać. A lokomotywę sobie przyprowadzi w przyczepą. A na promocję jest... O, Mac doszedł. Fast Track. A nie, to ten, przystawka dosyć karny doszła. Fast Track. Przyczepę by się to przydało. Chciałem, czy na razie nie dokupię. Chciałem, czy nie dokupię jeszcze takiej samej. Były po prostu dwie były takie same. Fajne, fajne to są. Przesadź się to. Tak. Obecnie. Może być na początku. Dużo ponów nie ma tutaj. W rzepaku tyle. W rzepaku wielkie nic będzie. W rzepaku jak raz 6 tam to było. Bo ile tam jest 90 pszczółki, nie wiem. Ja. Bo tam za niego, że pszczółki trzymałem jak pokonę. To jest wszystko tam. Więc jakby tam dało zgodnie, to fajnie. Jak tam klekocze, człowieku? Tam łupię ten ślimak w środku. Ja to łupię tam. Pojechałem tędy. Nie, bo to jest większy przejazd, w sensie dłuższy. Chyba sobie tak poszedł do tego dłuższy. Żeby mieć te... 50% się można było wysypać. Ale widzę, że ponad przyczepę da. Może nawet dwie przyczepy da. Może nawet jeszcze... Ci nie wiem, ile z tego pola da. Jednego gorzej 300 kilo jeszcze. Mieć pełną przyczepę. No nie może tak.
druga jest właśnie tłumiąca. Tak to nie wytrąca, niestety. No i sypiemy. Elegancko. Jeszcze sypał ten pusty kombajnik. Nie wiem czemu, ale tak fajnie się po tym pójdzie tutaj kosić, dlatego sobie jadę tędy. Nie wiem czemu. Chyba orki nie wymaga. Nie, co się sprawdza. Naprawdę tu przejdę tylko. Warto też. Przejdę do reszty dwa paski, nie? Będzie można tu talerzówkę testować na kolejnym odcinku. Bo stać mi na nią. Właśnie. Tu jeszcze pamiętam. Stwórz pracę. Przejedź. Stwórz pracę. Kolega przyjedzie. Będę ja czasu tracił na to. Tak więc już ul się prawie zwrócił. Mogę powiedzieć tak, że ul się już prawie zwrócił. Ul się prawie zwrócił. Bo zapłaciłem za niego 19 300. Zarobiłem z ula, w sensie z miodu, 14 300. Jeszcze. Cięcy brakuje. I tu będzie sportowy. Będzie tylko zarabiał. Nie, ja się tam wyjdzie, ale to... Sam nie przyjdzie. Ej. Myślałem, że stoję... Więcej, tym lepiej. To będę siadł, że to fajnie wygląda, jak tak wkręcone. Do lewy, bo Żyda zaraz będę robił. Do lewy. Mi się ostanawiać, no. To nie otwiera. Bo na odcinku nie wolno takich rzeczy robić. Ciekawe, czy będzie zbiornik z tego? Czy będę musiał jeszcze się przyczepić? Mi interesuje bardzo. A w sumie to... głupie, co? Da się zrobić taką funkcję, żeby on... Stwórz pracę.
Stacja rozładunkowa. Jak to się nazywa? Farma 480, to chyba to. Ej, serio, nie wiem jak się moje gminy nazywają. Ale Farma 400 to chyba to jest. Dobra, nie będę musiał żadnego wracać. Okej. A czekaj, przecież mogę tak kliknąć. Farma 400 plus obi, dobra. Co tam przez sąsiada mowa, rypiety. Do tego drogi. Dobra, nie masz, myślę, że pojechał. Ten podbierać mam. Chyba o 2, 3. Pary pączek. Nie, może nie będzie trzeba przyszedł. Ale pewnie i tak przyjedzie. To na taki film. Ciężka sprawa. Chyba jednak będzie musiał przejechać. Będzie musiał było jednak przejechać chyba. Chociaż? Poczekaj. W sensie niech nas tam wyskakuje. Dobra, się wyskakuje. Nie, to tamto skończy robotę. Kurde, no musi przyjechać, bo wystarczy. Gdzie no, coś w całej celu nie zmieszę tego. Serio, no taki kawałek. Trudno. Dobra, ty jedź na pole szybko, a ja będę tą przyczepkę ostawić tam, żebyś mógł miód kolejny ładować. Między odcinkami sobie doładował. Więc jak będą się palety tworzyć, to od razu ją będę ładował. Będzie pełno. Dobra, ty stój tu. Dobra, ty stoisz pełny. Ile jest minut? 44, czyli 15 minut koszenia. To było. Dobra, essa. Zapomniałem. A osiągnięcia za mnie nie dało. Za to, że sprzedałem miód. Nigdy nie wiem, co to chodzi. Ale mnie interesuje mi to.
A on tu stoi. Nie wiem czemu. Anuluj pracę, ja się przejadę. Będzie szybciej. Dawaj, 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 dawaj. Trzeba to szybko wysypać. To jest tyle tych że... Trudno. Resztę tam w zbiorniku przywiozę, czyli dalej jednak 17 ton z tego pola. Prawie. Będzie dokładnie 16. Gdybym miał teraz dwie przyczepy, to by mi się to zmusiło. Dobra, zależy ile zostanie w pierniku, to tak będzie to. Ciekawe ile w tym zbiorniku zostanie. Z 10 ton? Byłem 10 ton. 600 kilo może zostanie. Więc 600 kilo nie było. A jednak 700, czyli 16-700 ukosiłem z tego pola. No, ciekawy wynik. Już wracę. Nie to cleaner, tylko... Spójrz wracę. Farma obi, dobra. Właśnie wracam. To teraz chyba drogą tu pojedziesz, co? Przez pola sąsiadów. Teraz pomyśl sobie drogę. A tam do góry, tam aż do samej góry pewnie wyjedzie i tam trzeba sam. Specjalnie ten kurde, jak rzuciłem, bo wiedziałem, że on się zapnie. Szybkie żniwa jęczmienia. Długie ładowanie miodu. Nie na ten miód to zaraz idę przyspieszyć. Nie no, nie chcę ci kolejnego odcinka z M-Klika robić dzisiaj. Trzeba sobie odpuszczać się nagrywanie. Już. Już mi się nie chce. Znaczy grać mi się chce, ale nagrywać mi się nie chce. O, karty duże. Niestety. O, widziałem tam tego John Dirac. O, się ten skończy styl. Więc elegancko. Cyk. Myk. Fuch. Dobra, niech tu stoi kolega na razie. Tak.
Jak go za ramę dołożyło. Przydałoby się kolegę jeszcze wysypać. Unia, silosy. Dobra, sypę pan. Panie szybko, sypam to. Okej. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie mi kanał, wpadajcie na kolejny film. Nie trzymajcie się ciepłutko. Cześć! Odcinek 4 z Mkricka. Na razie.